To był dzień Aleksandra Zniszczoła w norweskim Vikersund. Najlepszy w tym sezonie polski skoczek narciarski. Dwa razy plasował się w pierwszej dziesiątce konkursów lotów narciarskich, kończących cykl rower. Najpierw o 11, czyli jeszcze przed południem, zajął 10 miejsce. Po południu było już nawet lepiej. Na miejscu 7 na dodatek skok i konkurs okraszony imponującym nowym rekordem życiowym, to 243 metry. Bardzo fajne uczucie, super, że udało mi się tak daleko polecieć. Wiedziałem, że jestem w formie, że jestem dobry tutaj. To było kwestią czasu przekroczenie tego 240. Ten skok był fajny. Dobrze, 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 dobrze! Znakomicie! Brawo! Brawo, Olek! Skacząc pierwszy raz ponad 240, nawet nie brałem się do telemarku. Wiedziałem, że pójdę na dwie nogi dla w sumie bezpieczeństwa, ale teraz, szczerze powiedziawszy, to bym dolądował. Potem już, tak powiem, szczerze powiedziawszy, to mi kapkę siadło. No, widziałem, bo mam wrażenie, że po tym skoku byłeś w jakimś takim świecie a la Piotr Żyła. Nie do końca kojarzyłeś co, gdzie, jak i dlaczego. No tak, trochę tak było. I moje nogi po prostu jadąc do góry na kolejny skok się trochę trzepały, więc takie odczułem troszkę zmęczenia. Bardziej ze zmęczenia czy bardziej z emocji, że w końcu? Nie, myślę, że z emocji, że tak daleko się potrafiło polecieć. Yes! Tak imponująca niedziela w Vikersund pozwoliła Aleksandrowi Zniszczołowi zakończyć cały rower na 9 miejscu. Oczywiście to jego najlepszy wynik w karierze. Rower wygrywa Stefan Kraft po raz trzeci w karierze. Po raz trzeci w karierze zapewnia sobie też kryształową kulę. A ostatni konkurs, ten wieczorny, dzisiaj niedzielny, wygrał jego najlepszy kumpel ze szkoły, Daniel Huber. Kraft był na miejscu drugim. Zatem fantastyczny dzień dla Austriaków. No a my myślimy już o finale sezonu w przyszły weekend. Od czwartku spotykamy się w Planicy.